Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się na plantacji, ładnie mówiąc, grochu, który wygląda tak, jak wygląda. Poniekąd jest troszeczkę rzadki i to widać, no może z boku patrząc na żywo. Wydaje się troszeczkę lepiej to wyglądać, aniżeli na kamerze. No i wszedłem zobaczyć, co z chwastami, bo groch został odchwaszczony przedwschodowo. Poszła pendymetalina i chlomazon. Jeżeli się nie mylę, z pamięci substancje mówię. Warunki były kiepskie, było sucho. Gdybym wykonał zabieg zaraz po posiewie, na pewno wypadłoby to lepiej. Jednak no, było kilka dni posiewie tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy. Patrzcie zresztą na ziemię. Nie powschodził cały groch, to było zbite, bo spadł śnieg, deszcz po zasiewach. Całe szczęście była to woda. Póki co no, wygląda tutaj groch na razie w miarę, co prawda jest delikatnie rzadki. Jednak myślę, że i tak obsada w miarę jest zadowalająca. No i zobaczcie, jeżeli chodzi o kwestię chwastów, no jest czysto, tak? Jest czysto, jakieś tam pojedyncze dwuliścienne, tu zasłaniam, musiałbym od drugiej strony, jakieś pojedyncze dwuliścienne chwasty widzimy, jednak no tutaj są, które nie zostały zwalczone i już chyba środek ich nie załatwi, bo widzę jakieś jeszcze delikatne małe, które wschodzą, które żółkną. Tak czy inaczej, no w miarę jest czysto, jeszcze na pewno nic tutaj nie będę robił, zobaczę, jak to będzie wyglądać. Być może na dwuliścienne jakąś tam delikatną poprawkę będzie trzeba zrobić. Natomiast tak czy inaczej, no łan ogólnie, myślę, że nie będzie takiej konieczności. Zobaczcie, tutaj widać wyraźnie, że jeszcze środek działa, żółkną chwasty wychodzące, także do glebówka w dalszym ciągu, zresztą no tutaj akurat gdzieś o mijak jest i no jest jeden chwast, dwa delikatnie żółty, ale on już będzie, no są jakieś tam pojedyncze, natomiast ogólnie rzecz biorąc jest w miarę czysto. No i zobaczcie, a propos tego, od tego miejsca tutaj właśnie, a propos testu wschodowego z zaprawą Prime doktora Greena, od tego miejsca w lewą stronę było z nawozem donasiennym, a w tą stronę bez. Jeżeli chodzi o wschody, to no, groch wygląda, powiedzmy, tak samo, obsada jest identyczna, jednak no, delikatnie, powiedzmy, wigor tych roślin w początkowej fazie był mniejszy, czyli później zszedł. Co prawda, no, trudno było to w tym roku zauważyć, z racji tego, że wschody naprawdę były opady, zaraz po zasiewach i te wschody były bardzo fajne, jednak no widać to, tak? Widać to teraz w uprawie, że no był lepszy troszeczkę wigor roślin zaprawionych nawozem donasiennym, tak? Myślę, że będzie fajnie, no wyczuszczony teraz, kurczę, tylko jak w całej praktycznie części naszego kraju, no tutaj jakieś pojedyncze pasek muszę sobie
to zaznaczyć. I tu widzę kilka rumianów. Od tego miejsca muszę sobie zlokalizować, bo właśnie mam jeszcze tam gdzieś taki pasek peżowy i tu widzę kolejny i tu kilka rumianów przepuszczonych. Kilka rumianów, które można wyrwać, jak już tutaj jestem. I tu jeszcze dwa widzę, są takie większe. Także na te, no są jakieś te chwasty pojedyncze, nie wiem, no może będzie trzeba jakąś poprawkę zrobić, no na razie nie. Ale tu muszę sobie zaznaczyć, jeszcze tam widzę taki jeden rumian. Neczek. O, tutaj dwa, trzy. Czyli rumianek też przepuściło. Jakieś pojedyncze. Wcześniej nie widziałem tu najlepszej ziemi. Są. No a tu całkowicie duży. Tam dalej nigdzie nie widzę. No i na ściechę zgnieciemy. Czyli tu mam jeszcze właśnie do przejechania, bo będę pryskał, zwalczał w zasadzie też w łubinie i tą samą substancją mogę zadziałać. O, tutaj jeszcze będę pryskał jedną ścianę, tego mi nie złapię, ale tu mam właśnie, nawet sobie położę, bo chyba dzisiaj to zrobię. Gdzieś tutaj po prostu mam o 10 metrów paseczek, jakieś jedną sekcją włączyć i w tamtym miejscu także. Przy okazji będzie doświadczenie, czy uda się to zrobić. No a pole ogólnie rzecz biorąc pod kątem peżu jest wyczyszczone. Groch właśnie jest taką uprawą, w której ten peż można zwalczyć i tak naprawdę mogłem wcześniej to zrobić ze względu na to, że ten peż już był po prostu po tym oprysku doglebowym żółty. Gdybym od razu zastosował poprawkę na tych paskach, bo tutaj gdzieś to jest, jeżeli się nie mylę, no tak, jestem w tym miejscu. No i tutaj mamy kolejne takie gniazdko, tu akurat dłuższe 30 metrów, jeszcze tam troszeczkę dalej szerokości ze 3 metry, jedną sekcję włączyć, pewnie włączę dwie dla świętego spokoju i pole sobie wyczyszczę sobie właśnie z tego peżu. Tak czy inaczej, no jestem tutaj już do końca. Wcześniej nie sialiśmy zawsze jakieś łubiny, ale teraz się od końca do końca. Tu gdzie się znajduje, to jest piątka, szóstka, także piach. Co prawda nawieziony konkretnie co roku coś na każde pole praktycznie trafia z nawozów naturalnych, także no te zasobności powiedzmy jakieś są, no zobaczcie i tak, no z boku patrząc jest delikatnie rzadki, mimo tego, że siałem około 270 kg na hektar i tak teoretycznie 300 mogłoby być, jednak no żeby przyszedł deszcz, na który każdy oczekuje i to wszystko, ten groch się zmieni dosłownie w przeciągu jednego, dwóch dni. No a tak to będą te fazy rozwojowe szybko pędzić. Zobaczcie tu przy lesie, jak sialiśmy, było zamarznięte. No i tu w ogóle tam liści nie liczyłem, no ale tutaj są raz, dwa, trzy, cztery, pięć liści. Dopiero ma groch. No wygląda to fajnie, powiedziałbym. I tak, przede wszystkim to, że mam już oczyszczony
No i zabiegi teraz, tak jak tutaj mam belkę 24 metry, no o ziemniaki muszę niestety tam wjeżdżać, ale tak to miałbym tylko i wyłącznie 3 przejazdy opryskiwaczem. No i koniec, nie? Także no zabieg na takiej nieruchomości tak naprawdę, no to więcej zabawy niż to wszystko warte przy takim opryskiwaczu, no ale fajnie, fajnie jakiś płodozmian wprowadzić. Jak już jesteśmy, to wejdziemy w jęczmień, który tu też wiadomo, tak jak wspominałem, piątka, szóstka, końcówka, tak to wygląda. Zobaczcie, miejscami są ciemne pasy i już wiem dlaczego. Był to jęczmień wałowany i zobaczcie, tu wszędzie gdzie było koło, bo jest zapadnięte, to zobaczcie jak wygląda jęczmień, a zobaczcie jak wygląda jęczmień gdzie nie było jechane kołem. Nie wiem jaka to jest przyczyna, czy po prostu deszcz spłynął do tych miejsc, bo jest niżej i dlatego jest ciemniejszy, czy po prostu jest lepiej zagęszczone, lepsze podciąganie. No tutaj zobaczcie, słabiuteńko, no ale tak jak mówię, piątka, szóstka powinien być, powinna być zupełnie inna uprawa. No i tak jest niestety połacony ten jęczmień. No i jeżeli nie będzie deszczu, fajnie, fajne były wschody, fajnie to wyglądało, no ale jeżeli nie będzie deszczu, no zobaczcie tutaj owiec zasiany, jeszcze bardziej żółty, aniżeli tutaj jęczmień u mnie. No jeszcze chwasty, z chwastami nie walczyłem z racji tego, że no już mogłem to tak szczerze mówiąc zrobić wcześniej, jednak było sucho, teraz nadawane są opady deszczu, a wcześniej dzisiaj było około 0 plus 1, dzisiejszej nocy mają być 3 stopnie, no i dzisiaj mógłbym teoretycznie wjechać, warunki są ok, być może nawet się pokuszę, jednak no wolałbym zdecydowanie zrobić to dopiero po tych ochłodzeniach. No i tutaj mamy już przywiezioną pryzmę złota. Na te kawałki tu może wystarczy. W innym miejscu mam jeszcze jedną kupeczkę. No i w zasadzie na głębokiej ściółce też jeszcze jest towaru do wywiezienia, także no jest naprawdę czym się rządzić, jest to ratunkiem. No, tak czy inaczej chciałem wam pokazać przede wszystkim jak wygląda groch. Długo też mnie nie było na kanale, głównie z braku czasu, bo sprzedaję kombajn teraz, dzisiaj akurat go przygotowywałem, była jedna osoba oglądać. Tak szczerze mówiąc, może i nagram vlog z kombajnu, bo dzisiaj nim wyjechałem. Pokażę co i jak. Może ktoś akurat z widzów szuka. Tak czy inaczej, to będzie wszystko. Trzymajcie się. Hej.